Naprawdę, pomyśl o tym, bo Rafał książki pisze. Halo? Dzień dobry, Mikołaj Janusz, wydawnictwo Antifeminum. Dzień dobry. Mamy nową książkę pana Rafała Ziemkiewicza w ofercie. Jak dymałem pijane kaszaloty, autobiografia. Czy byście państwo chcieli przyjąć na stan? A my coś od państwa braliśmy? Tak, szereg książek już było. Pieprzony los kataryniarza, walenie stulecia, ciało obce w kobiecie, ognie na pałach, no i jeszcze babo do kuchni. Wie pan co? No to bardzo proszę. Dobrze, w porządku. To ile sztuk mniej więcej by te książki było potrzebnych? Bo wie pan, te książki się bardzo dobrze sprzedają. One są takie lekko kontrowersyjne, ale też bardzo ciekawe. Chętnie kupowane, na pewno byście sprzedali sporo egzemplarzy. No, sekundkę, momencik. Pan nie sprawdza, czy jest, bo na pewno jeszcze nie macie. Nie macie tej książki na pewno jeszcze. To jest... Nie, ale to nie o to chodzi, tylko zastanawiam się, bo pytałem się tutaj koleżanki. Ona mówi, że my nigdy od państwa nic nie braliśmy. No, koleżanki się pan pytał, to może tak mówić, no wie pan, jakie są kobiety. No właśnie. Może porozmawiamy sobie po prostu jak facet z facetem, no chyba bardziej pan wierzy, no mi, tutaj obcemu człowiekowi z wydawnictwa, niż jakiejś kobiecie. Prawda? Nie, no, powiem panu, tylko no to bym musiał wiedzieć, na jakich warunkach, nie? No takich warunkach, że my wstawiamy książkę do was, wysyłamy ilość tam egzemplarzy, ile chcecie i ile się sprzeda, to się sprzeda, dzielimy się pół na pół, a jak się nie sprzeda, no to się nie sprzeda, no ale pewnie się sprzeda, bo to świetna książka. Czyli rozliczamy się po sprzedaży. Tak jest, po sprzedaniu książek określonej ilości, dzielimy się pieniędzmi pół na pół. Za tę książkę. Możemy pójść na taką współpracę chyba, prawda? Bo powiem panu inaczej. Nie wiem, czy do końca ma to sens w tym znaczeniu, że jak to jest jeden tytuł i ten jeden tytuł będziemy rozliczać, ja to z paroma hurtowniami współpracuję na takiej zasadzie. No i my byśmy do takiej samej zasadzie z panem chcieli współpracować właśnie, no chyba, że interesuje pana pełna lista, pełna oferta książek pana Ziemkiewicza. I to jest... Jeżeli to chodzi o jeden tytuł, to po prostu nie wiem, czy to ma głębszy sens. Dobrze, to w takim razie bym panu wysłał całą listę nowych książek pana Rafała Ziemkiewicza, bo on ostatnio jest bardzo płodny, jeżeli chodzi o pisarstwo i nie tylko. I pan by sobie zamówił już nie jeden tytuł, tylko cały zbiór książek pana Rafała. O! I wtedy, jeżeli jakąś taką współpracę nawiążemy... No właśnie, bym wysłał panu całą listę po prostu tych książek, bo tego jest naprawdę dużo, jak mówiłem. Jest jak dymałem pijane kaszaloty, jak dymałem pijane kaszaloty 2, walenie i kaszaloty, kaszaloty, alkohol i ja, alkohol i porno. Jeszcze była bardzo ciekawa pozycja. Pozycja 6-9, zaliczanie lachonów, Rafał Ziemkiewicz. O, i jeszcze jak zrywałem gwinty. Okej, okay, to zróbmy tak, bo to myślę będzie miało większy sens. Nie? To będzie miało większy sens.